Dzień dobry. Z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie witają Państwa Maciej Pietrowicz, Fundacja Pietrowicz Śladami Uczestników. I Sławomir Majcher, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki. Parafrazując słowa jednego z uczestników naszego spotkania, Leszka Cichego, powiem, gdyby to nie był przegląd filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz, to byśmy zrezygnowali w obliczu tej sytuacji, która ma miejsce. Jednak nie mogliśmy zawieść osób, ludzi, którzy kochają góry, wszystkich miłośników wysokich gór i postanowiliśmy przenieść nasz przegląd do internetu, do świata wirtualnego. Zaprosiliśmy wyjątkowych gości, którzy, no, mamy wielki honor, że przyjechali do nas. O szczegółach powie pan Maciej Pietrowicz, który zgodził się i będzie prowadził nasze spotkanie. Nasze spotkanie, jeszcze raz powtórzę, z najwybitniejszymi polskimi himalaistami, ludźmi, którzy tworzyli polską złotą erę himalaizmu. Co w programie? Tak, no przede wszystkim jest mi niezmiernie miło, reprezentując miasto Jelenia Góra, z którego pochodzę. Jak otrzymałem taką propozycję uczestniczenia jako prowadzący i rozmówca z naszymi himalaistami, nie mogłem odmówić. Tak naprawdę wydarzenie z imienia Wandy Rutkiewicz, przypominając, że Wanda Rutkiewicz zaczynała w Sokolikach, czyli okolice Jeleniej Góry, udało nam się w programie umieścić aż dwie wyprawy jeleniogórskie, które miały miejsce w 79 i 84 ubiegłego wieku. Mamy przed sobą trzy panele dyskusyjne. Zaczniemy oczywiście od panelu dyskusyjnego dotyczącego wejścia zimowego na Mount Everest, bo jest rok everestowski, trzeba o tym mówić, trzeba o tym przypominać. Drugim panelem dyskusyjnym, nie mniej ciekawym, będzie wyprawa na Latok III, jeleniogórska wyprawa w Karakorum. Pokażemy fragment filmu, który jeszcze nikt nie obejrzał, nawet uczestnicy, których zaprosiliśmy. Będzie to Aleksander Wolf i Piotr Nowczyński, niezmiernie miło mi tutaj z nimi będzie rozmawiać. A w trzecim panelu, przy okazji premiery książki, którą będę miał okazję dzisiaj pierwszy raz zaprezentować, o wyprawie, pierwszej jeleniogórskiej wyprawie na Napurnę Południową, będziemy rozmawiać z Krzysztofem Wilińskim, uczestnikiem, bohaterem tej wyprawy, który wraz z Kazimierzem Śmieszko zdobył ten wierzchołek. Serdecznie zachęcam również do obejrzenia filmu Oka 2, Filarem Północnym, dostarczonym przez Piotra Snopczyńskiego. Również pierwszy raz będzie można zobaczyć na antenie u nas w dniu dzisiejszym. Serdecznie zachęcam. To będzie taka trzygodzinna podróż w czasie, podróż przez te kilkadziesiąt lat, wyjątkowych lat w historii polskiego himalaizmu. To będzie, myślę, że dla tych, którzy po raz pierwszy spotkają się z tą tematyką, na pewno taka fantastyczna porcja wiedzy. Dla tych, którzy są już wytrawnymi znawcami tego tematu, na pewno szansa na pogłębienie. I tu ważna sprawa, w trakcie uruchamiamy live chat, czyli wszyscy z Państwa, którzy jesteście z nami, czy to za pośrednictwem Facebooka, czy za pośrednictwem YouTube'a, czy Instagrama, możecie komunikować się z nami, zadawajcie pytania. Nasi goście spróbują na te pytania odpowiedzieć, bo jest to, myślę, że niepowtarzalna szansa i to jest okazja do tego, żeby, choć jesteśmy daleko, bo oczywiście nie udało się zorganizować spotkania tu na miejscu w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, jak to od 26 lat miało miejsce, natomiast wydaje się, że otwieramy nową erę, nową przestrzeń. Teraz jesteśmy wszędzie. Wtedy byliśmy w Warszawie, teraz docieramy od północy do południa Polski, od wschodu do zachodu i nie tylko, poza granicę również. Także jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy są z nami. Bądźcie z nami przez te trzy godziny, bo naprawdę warto posłuchać, dowiedzieć się czegoś. Także zapraszamy na 27. przegląd filmów alpinistycznych imienia Wandy Rutkiewicz, który tym sposobem uważamy za otwarty. Się zastanawiałem, jak zapowiedzieć naszego pierwszego gościa. Cały wieczór o tym myślałem. I jak tylko usłyszałem sam głos na korytarzu w dniu dzisiejszym, od razu go rozpoznałem. Ja myślę, że nikt nie będzie miał problemu rozpoznać również tej osoby,
Przypomnę postać Leszka Cichego, naszego pierwszego dzisiejszego gościa panelu dyskusyjnego, zdobywcy Mount Everest, jednego ze zdobywców na zimowej wyprawie Mount Everest. Serdecznie witam. Witam wszystkich. Niezmiernie miło mi tutaj siedzieć z tobą, żeby i porozmawiać o tej wyprawie. Przypomnijmy, mamy rok everestowski 2020, po 40 latach spotykamy się, aby upamiętnić te wydarzenia. Mieliśmy już oficjalną galę w lutym, 17 lutego w 1980 roku został zdobyty wierzchołek zimą. Chciałbym się spytać, otwierając to spotkanie, jak ten rok jest ważny dla nas, przede wszystkim dla ciebie jako zdobywcy szczytu? No ja myślę, że on się zapisał jednak w historii himalaizmu i to nie tylko polskiego, ale i światowego, bo trzeba przypomnieć, że Mount Everest był nie tylko zdobyty po raz pierwszy zimą, ale to był pierwszy ośmiotysięcznik, który został zdobyty zimą w oficjalnym okresie zimowym, czyli od grudnia do tam 21 marca. No i rozpoczął zdobywanie ośmiotysięczników. Wiem, że wielu, którzy się interesują tym sportem, czy tą działalnością ludzi, wie, że z tych 14 ośmiotysięczników 13 zostało zdobytych. No i dosyć, myślę, taka rzecz bardzo symboliczna, że jako pierwszy ośmiotysięcznik został zdobyty właśnie Everest, czyli najwyższy, natomiast niewątpliwie najtrudniejszy ośmiotysięcznik, czyli drugi na liście, co prawda, 230 metrów niższy, K2, ciągle czeka. No już choćby trzy wyprawy polskie, bardzo silne, liczne, odbyły się, no i kilka wypraw rosyjskich, międzynarodowych, szczyt jeszcze zimą nie został pokonany. Dla nas rok oczywiście jubileuszowy, większość uczestników jeszcze żyje tej pamiętnej wyprawy, więc staramy się jakoś nadać większą rangę temu wydarzeniu sprzed 40 laty. Na pewno dla nas, dla Krzysztofa, dla mnie, ale dla wszystkich uczestników, tych było wtedy 20 na zbazie, ta wyprawa zapisała się w niesamowity sposób. W dużej części zapewne zmieniła życie każdego z nas. I z Krzysztofem, jak się przecież często spotykamy, potrafimy otworzyć tą wyprawę z dokładnością może nie do godzin, ale do dni, a te kilka dni, kiedy byliśmy już tylko razem, atakując wierzchołek, no to możemy otworzyć z dokładnością prawie że do minuty. O tej dokładności się dowiedziałem, osobiście się przekonałem. Wiele razy byłem na prelekcjach, które miały już miejsce w tym roku, w wykonaniu twoim, waszym. I muszę powiedzieć, że naszych widzów dzisiaj dobrze było zainteresować czymś dodatkowym, czymś, co jeszcze nie było tak poruszane w gronie kolektywu i na spotkaniach. Chciałbym poruszyć temat przede wszystkim wyposażenia, pokazać trochę różnic pomiędzy obecnymi wyprawami, jakie mają miejsce, oraz tymi wyprawami, które, nie ukrywam, w mojej ulubionej epoce Złotej Erze polskiego himalaizmu były potrzebne. I również przypomnieć jedną z uczestników, cichego bohatera, jakim był Bogdan Jankowski, którego miałem przyjemność poznać rok temu, na początku 2019 roku, i porozmawiać trochę o technice, bezpieczeństwie, jakie dawała, i łączności. Tak, to jest punkt, który chciałbym zaczepić. Jak mógłbyś przypomnieć takie dwa, trzy elementy z wyposażenia, które, może mamy tutaj coś na stoliku, które mogły nam, których mógłbyś przypomnieć? No więc tak, może nie pisałem swoich książek o Everestie. Książka wyszła tylko jedna, Rozmowy o Everestie, pisana tuż po wyprawie z Jackiem Rakowskim i Krzysiem, w postaci takiego długiego wywiadu. Natomiast na 40-lecie postanowiłem jakoś zakończyć tą swoją pamięć jeszcze, i książka Gdyby to nie był Everest, czyli ten cytat tych słów, które padły z samego wierzchołka, to były pierwsze słowa, które padły z wierzchołka zimą. Natomiast tak, no myślę, że dużo osób oglądało film Gdyby to nie był Everest. Półgodzinny film, który ma świetną dramaturgię, bo trzeba przypomnieć, że cały film został zrobiony tam, na miejscu. Nie ma ani jednej dokrętki robionej gdzieś indziej, w innych górach czy w studio. Także historia jest znana.
Natomiast myślę, że pokazują często ten film na spotkaniach, zawsze młodą publiczność proszę o zwrócenie uwagi na nasz ubiór, sprzęt, jakim się posługujemy, zarówno ten techniczny, jak i ten sprzęt, który służył do łączności. To była zasadnicza sprawa i jak mnie pytają, jakie są różnice, to oczywiście w sprzęcie, no ubiory. To były czasy, kiedy nie było jeszcze Gore-Texu, nie było Polaru i pierwsze egzemplarze bielizny, tej takiej, powiedziałbym, termicznej, mieliśmy z sobą wywiezione. Cała reszta to były oczywiście jeszcze już nie bawełna, ale wełna. Spodnie mieliśmy na przykład sukna wełnianego. Oczywiście polski puch, śpiwory, kurtki, spodnie puchowe, to wszystko działało. Sprzęt techniczny niewiele się może różnił od tych, których się teraz jest potrzebny na Everestie. Ale zasadnicza różnica to były buty. To były w ogóle polskiej produkcji buty z Krosna. No, były ciepłe, bo nikt się w zasadzie nie odmraził tak bardzo. Natomiast były bardzo niewygodne, były za miękkie, nie trzymały na tych lodowych ścianach. Więc to była poważna bolączka. No i jak pytałem mnie też o inne różnice, to muszę przyznać, że wtedy mieliśmy prognozę pogody. Na północy Nepalu przewidywana jest, no co oczywiście było mało dokładne. Musieliśmy polegać na własnej obserwacji. Teraz te prognozy tworzą niesamowite różnice, kiedy z odległością prawie że godzin możemy podać, kiedy okna te pogodowe, zimą bardzo ważne, ja bym to są nazwał istotne. Słowem przepaść, słuchając Ciebie teraz, pomiędzy tym, co było. Jeśli chodzi o łączność, mamy na stoliku, chyba to jest Klimek, proszę popraw mnie, jeśli się mylę, ale był jeszcze słynny amerykański Kenwood. No tak, ta wyprawa była historyczna jeszcze z jednego względu, bo za pomocą łączności, co prawda na częstotliwościach radioamatorskich, Bogdan Jankowski utrzymywał codzienną łączność z Polską. Ze względu jeszcze na różnicę czasu, 3 godziny 45 minut, popołudniówki polskie, w Warszawie i w Krakowie wychodziły jeszcze wtedy gazety popołudniowe, mogły napisać, było, można było przeczytać w gazetach, co tego dnia, który właśnie mija dopiero, Polacy zrobili na Everestie. No łączność utrzymywaliśmy tą między obozami za pomocą, to jest radiotelefon, waga 2 kg, tu jeszcze wkładało się baterię, która trzeba było trzymać oddzielnie w najcieplejszym możliwym miejscu. W sumie to ważyło 2 kg i no, nieszczęściem tego egzemplarza było to, że tu była długa antena dwumetrowa, składająca się z 4 odcinków. Więc jeżeli chcieliśmy nawiązać łączność, to przy tym mrozie i wietrze trzeba było ją wyjąć z plecaka, skręcić, czego nie bardzo się dawało zrobić w grubych, puchowych rękawicach i dopiero nawiązać łączność. No ale to pozwalało nam komunikować się między obozami. A Bogdan Jankowski, który przecież był himalaistą i na poprzednich wyprawach chodził jako uczestnik w góry, tym razem postanowił się poświęcić i jednak tą skomplikowaną całą machinerię elektryczno-łącznościową obsługiwał w bazie przez 2 miesiące. Więc był jednym z 2 uczestników, którzy z tej 20, który nie ruszył się z bazy, ale spełnił niesamowitą rolę. Wszystko nagrywał, przypomnijmy, jest ogromny zbiór tych rozmów, które naprawdę wzbogacają tą dokumentację wyprawową. Tak, zarówno film, gdyby to nie był EWS, jak i książka, oparta jest w dużej części na autentycznych rozmowach i to jest niesamowita dokumentacja. Jest ponad 70 godzin rozmów, które oczywiście niekiedy są mało istotne, niekiedy mało ważne, ale też została zanotowana ta dramatyczna, ale i jak bardzo szczęśliwa rozmowa ze szczytu. Zawada krzyczy, halo baza, gdzie jesteście? A my z Krzysztofem na szczycie, razem na szczycie Monteverestu. Co prawda pierwsza jeszcze nawet moja odpowiedź była zgadnij, gdzie jesteśmy. O Klimkach jeszcze opowiemy na pewno, ponieważ na wyprawie w drugim panelu dyskusyjnym również były używane. Andrzej Zawada, lider tak naprawdę
dwóch wypraw, ponieważ przypomnijmy, jest teraz maj, spotykamy się we wiosnę, tak? Tutaj jesteśmy w studio. Warto przypomnieć, że z wyprawy zimowej zostało kilku uczestników, również na wiosenną, bodajże czterech. Na wiosnę nową drogą Jerzy Kukuczka plus razem z Andrzejem Czochem zdobyli ten wierzchołek. I to jest też sukces niesamowitego lidera, jakim był Andrzej Zawada. Tak, to był taki zamysł, ponieważ my występując o EWS nie było wiadomo, czy zima w ogóle zostanie taki sezon zaakceptowany przez rząd Nepalu. Wystąpiliśmy od razu, pierwsze było wystąpienie o wiosenne na 80. rok na EWS nową drogą na filar południowy, no ale po uzyskaniu tego zezwolenia okazało się, że również możemy w ostatniej chwili, co prawda, bo dostaliśmy powiadomienie na początku listopada, że jest możliwość pojechania na EWST zimą i zezwolenie jest od 1 grudnia do końca lutego. No więc oczywiście dzięki temu, że była przygotowywana ta wyprawa wiosenna, mogliśmy na tyle przyspieszyć wyprawę, że w końcu grudnia znaleźliśmy się w bazie pod EWST. No jest to przykład świetnie pomyślanego, bo oczywiście dwie wyprawy oddzielne byłyby droższe i mieliśmy po pierwsze szansę zdobyć EWS zimą, a po drugie na wiosnę powtórzyć wejście i to pierwszy ośmiotysięcznik Jurka Kukuczki to właśnie Everest i nowa droga południowym filarem. Także Polacy z tych chyba 18 dróg, które samodzielnych dróg, które prowadzą na wierzchołek najwyższej góry ziemi, mają też swoją polską drogę i spełnione zostało to hasło rzucone na którymś zjeździe Polskiego Związku Alpinizmu, że na każdym ośmiotysięczników chociaż jedna polska droga. No i udało się to nawet na EWS-cie. Tak, i Polska jest jedynym krajem, któremu tak naprawdę się udało to na świecie. Nie dość, że zdobyliśmy najwyższy szczyt zimą, to jeszcze w przeciągu połowy roku jeszcze udało się zdobyć nową drogą, tak jak wspomniałeś, tę samą górę na wiosnę. To jest ogromny sukces i o tym trzeba również przypominać. Wróćmy na chwilkę do łączności, ponieważ jeśli chodzi o wewnętrzne porozumiewanie się, wkręcanie antenki, trzymanie w bezpiecznym, ciepłym miejscu oddzielnym baterii, jest jedno, ale również ten Kenwood amerykański. Bogdan Jankowski wprowadził jakby chyba na wyprawie tak, również Everest 80, ten sprzęt, on był niesłychanie dobry. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, z kuluarów się dowiedziałem, że różnie był również odbierany w innych krajach, na przykład w Polsce. No tak, tak, to było, na tamte czasy to był oczywiście najnowszy model amerykańskiej produkcji, który został specjalnie kupiony na tą wyprawę i rzeczywiście służył znakomicie. Trochę dzięki temu, że akurat to był rok, kiedy było bardzo aktywne słońce i wtedy była dobra propagacja fal. I na częstotliwości radioamatorskiej, rozmawiając, można to dzisiaj mówić, w zasadzie oficjalnie mieliśmy zezwolenie tylko na rozmowę z ambasadą polską w Katmandu. Natomiast to, że słyszała nas przy okazji radiostacja warszawska, to już zupełnie inna sprawa. Ministerstwie Turystyki, dodam, że było ono zamknięte w tamtym okresie, był nowy rok tybetański. Ta łączność była otrzymywana ze specjalną lokowską radiostacją umieszczoną tu w Warszawie na budynku hotelu Warszawa. I rzeczywiście to była najlepsza, taka, która odbierała, ten słaby sygnał nas był odbierany, ale po parunastu dniach w Polsce inni radioamatorzy dowiedzieli się, że Polacy mają jakąś dziwną łączność, bo ta łączność jest prawie na bieżąco. I w związku z tym wyszukali i podsłuchiwali nas, ale nie słysząc nas z Nepalu, bo mieli słabsze stacje, natomiast słyszeli tych, którzy odpowiadali czy zadawali pytania tej administracji warszawskiej. No i w związku z tym te informacje rozchodziły się coraz szerzej. Sytuacja niesamowita. Kilka lat później na zimową wyprawę na K2 Andrzej i Zawada i Bogdan Jankowski, też tam przecież byłem, zabrał znowu ten sam sprzęt, ale wtedy nie było już takiej dobrej propagacji i okazało się, że mogliśmy rozmawiać już tylko z naszą ambasadą w Islamabadzie. A czy mógłbyś przypomnieć historię, jak to Andrzej Zawada rozmawiał z królem Nepalu w Ministerstwie Turystyki po zdobyciu wierzchołka? No ponieważ ta łączność była nielegalna tak naprawdę, bo nie mieliśmy zezwolenia na łączność z Polską, trzeba było jakoś załagodzić sytuację, szczególnie, że mieliśmy za chwilę następną wyprawę. Przecież nawet my żeśmy nie zwinęli bazy, baza była zostawiona, dwóch uczestników w bazie czekało na wiosnę. W związku z tym, żeby jakoś tą sytuację załagodzić,
jeden z dwóch czekanów, które były na wierzchołku Everestu, został wręczony królowi. Wtedy jeszcze był król w Nepalu, król Bhikhenda dostał nasz czekan. I muszę przyznać, że będąc potem chyba w 1989 roku, widziałem ten nasz czekan, ponieważ stary pałac królewski w Nepalu, na Darbar Square, został zamieniony na muzeum i tam były wszystkie takie pamiątki, które król otrzymał z różnych okazji. No i w jednej z gablot musiałem, z radością zobaczyłem ten nasz czekan, trochę nostalgiczne wrażenia, tak jak tu do muzeum, no muszę to pokazać, bo po 40 latach z kawałkiem na nowo mam kartkę, którą zniosłem z wierzchołka Everestu. To jest ta oryginalna kartka. 15 lat temu, trzymając ją 25 lat w domu, na 25-lecie, jak mieliśmy tu uroczystości też w Centrum Olimpijskim, w muzeum, tą kartkę przekazałem do muzeum, no i widzę, że jest w świetnym stanie. Dokładnie była znaleziona taka, jak jest w tej folii. I dlatego przetrwała na wierzchołku, znaleziona w tym rurce od namiotów, z którego zrobiony był taki mały maślik i kawałek jego wystawał jeszcze ponad śnieg. Leszku, muszę o to spytać, czy ktoś z was próbował dzwonić na ten numer? No to jest cała historia, myślę, że ona jest dosyć znana, ale oglądają nas nie tylko, powiedziałbym, doświadczeni wspinacze górscy, ale też młodzież, więc może zostawmy to tajemnicę tego telefonu. Niech ktoś, jak jest bardzo zainteresowany, niech przyjdzie do muzeum, zobaczy kartki i na pewno od pracowników muzeum odprowadzających dokładnie uzyska wszelkie informacje i historię tego telefonu. Polska Agencja Prasowa się dowiedziała jako pierwsza w Polsce bodajże o naszym sukcesie. Wiemy, że trzeba było załagodzić tę sytuację, która wynikła z powodu takiego delikatnego faux pas spowodowanego ustrojem panującym u nas. Jak wy się tłumaczyliście po powrocie? Nie, awantura polegała na tym, że mieliśmy łączność z ambasadą oficjalnie, ale odbiornik drugi, nieaktywny, ale mogli słuchać, mogliśmy też nadawać informacje do Ministerstwa Turystyki. I tam zawsze był pracownik, który potrafił obsługiwać tą zostawioną odbiornik i w związku z tym mieli bieżące informacje od nas. Natomiast szczęście czy nieszczęście sprawiło, że 17 lutego to był akurat nowy rok tybetański i ministerstwo było zamknięte. I było wiadomo od lat, że ministerstwo ma układ z największą agencją światową Reuters i zawsze wszelkie informacje takie sensacyjne, nowe, pierwsze przekazywano do Reutersa przez Mrs. Holley i oczywiście oni odsprzedawali tą informację wszystkim innym agencjom. No a tu okazało się, że sensacyjna wiadomość o pierwszym zimowym wejściu na Everest z powodu nieczynnego Ministerstwa Turystyki odebrała polska radiostacja, przekazała do Polskiej Agencji Prasowej, do PAP-u i okazało się, że tą świetną wiadomość, znaczy świetną dla nas, ale cenną, nazwijmy to, nagle rozprzedaje Polska Agencja Prasowa. No i oczywiście też trzeba było tą sytuację załagodzić. My z Holej, która była tam przedstawicielem Reutersa, dostała też swoją pamiątkę z EWS-u, dostała kamień z EWS-u, który żeśmy znieśli i w związku z tym ta sytuacja została jak gdyby załagodzona. Sytuacja z wirusem, którą mamy obecnie w kraju, jest o tyle nieciekawa, ale też skłania do refleksji. Bogdana Jankowskiego, jak wspomniałem na początku, poznałem w 2019 roku. Przywiozłem mu tablo z wyprawy uczestników na Annapurnę Południową w 1979 roku. Zaprosił mnie na herbatę. Zbieraliśmy się wtedy na wyjazd w Himalaje, niestety nie mogłem wejść, spieszyłem się. Niestety już drugi raz nie mogłem go spotkać i to skłania naprawdę do refleksji, żeby się teraz troszeczkę zatrzymać. Przygotowałeś dla nas coś o Bogdanie Jankowskim na dzisiaj? Tak, no ja wiem, że jest rok estowski, ale nie chcieliśmy i nie chciałem tu prezentować po raz kolejny tego absolutnie genialnego i świetnego filmu zrobionego przez Bogdana, znaczy nagrodzonego przez Staszka Jaworskiego, reżyserem i scenarzystą. Ten półgodzinny film, natomiast jest 7-minutowy film, którego bohaterem jest Bogdan Jankowski. Tak jak wspomniałem, Bogdan Jankowski był jednym z tych dwóch osób, które całe 7 tygodni spędzili w bazie. I w związku z tym on był tym, który wszystko wiedział pierwszy, no bo miał łączność ze wszystkimi i wiedział, co się dzieje w Polsce i był tym, który przekazywał nam informację, jak w Polsce jest odbierana ta nasza wyprawa. Ten 7-minutowy film pokazuje
no, jak Bogdan tam działał, jak ta łączność wyglądała. Tam zobaczycie Państwo i tego Klimka, te nasze zwykłe rozmowy, nie przecież takie bohaterskie, jak z wierzchołka z WS-u, tylko takie zwykłe, proste, co mamy wynieść, co przynieść, czego brakuje, czy został namiot zniszczony, co trzeba wynieść. Muszę wejść Tobie w słowo odnośnie namiotów słynnych Ryszarda Dmocha, tak zwanych RD2. No, tak. Muszę się spytać o zalety i wady, ale naprawdę w dwóch zdaniach, bo mam różne opinie. Ja słyszałem same pozytywne opinie. Bardzo dobry, wytrzymały, bardzo skomplikowany w rozbiciu. Niestety nie wyszliśmy go wyżej, ponieważ był zbyt długo się go rozbijało, co w tych delikatnych, powiedziałbym, rękawiczkach byłoby bardzo trudne i groziło odmrożeniami. Tak jak ale wracając do Bogdana. I Bogdan, myślę, że przekaże Państwu od... Zobaczycie ten film i zobaczycie, jak wyglądała kuchnia wyprawy. Film nigdy nie był pokazywany na żadnym festiwalu, więc to będzie de facto taka publiczna premiera. Za chwilę przystąpimy do emisji tego filmiku. Chciałbym się zapytać, czy są jakieś pytania do naszego gościa Leszka Cichego. Chętnie takie pytanie powtórzę, bazując na tym, co jest prezentowane. W międzyczasie, oprócz filmu i tej łączności wewnętrznej, jak by wyglądała wyprawa, gdyby tego Klimka nie było? No to proste, to możemy spojrzeć, jak wyglądała historia wypraw przedwojennych angielskich. Po prostu posługiwano się listami, czyli poszczególni uczestnicy, którzy wychodzili wyżej, pisali listy do kierownika czy do... I one były przez kolejnych uczestników, albo jeżeli uczestniczyli szerpowie, to ci, którzy uczestnicy schodzili w dół, znosili listy i wynoszone były do góry. Ale i na tej wyprawie, muszę przyznać, ta łączność z kolei listowa z Polską też istniała. Mieliśmy zatrudnionych 4 listonoszy, którzy dwójkami dochodzili raz na tydzień do bazy i przynosili nam korespondencję z Lukli, a znosili nasze listy, które pisaliśmy do naszych rodzin. Rzecz do dzisiaj już zupełnie niepraktykowana i oczywiście internet całkowicie zmienił, powiedziałbym, sposób obsługiwania wypraw w tej części medialnej i też łączność z rodzinami. No, choćby sądząc to, co było na wyprawie polskiej zimowej 2 lata temu na K2, mogliśmy się łączyć z naszymi kolegami każdego dnia, o każdej godzinie i nawet można powiedzieć, że wiele opinii było, że tych łączności było za dużo i one już nie pomagały, a wręcz przeszkadzały. Ale były wieczorne audycje Bogdana Jankowskiego na życzenie. A to jest zupełnie inna tradycja. To jest tradycja bardzo wielu wypraw. Wtedy jak się pojawiła możliwość łączności właśnie za pomocą radiotelefonów, to zawsze na koniec dnia, to święta tradycja, było to połączenie o określonej godzinie, tam 4-5 po południu, kiedy już koniec dnia wszyscy zrobili swoje przejścia między obozami. I wtedy łączność między poszczególnymi obozami pozwalała przekazać informacje, czego brakuje, jakie są plany na następny dzień. I na koniec zespół, który był w najwyższym obozie, mógł wybrać sobie jedną melodię czy piosenkę, którą Bogdan nadawał z bazy do wszystkich obozów. No i tak to było i też oczywiście na tej wyprawie. Zachęćmy zatem do obejrzenia krótkiego filmu, który przyniosłeś do nas dzisiaj do studia. Tak, przenieśmy się do tego, jak to było 40 lat. 40 do 1980 roku, Mount Everest, zima. Posłuchajmy, obejrzyjmy. Baza radiowa była ulokowana w bazie głównej wyprawy na wysokości 5300 metrów. Tam panuje połowa tego ciśnienia powietrza, jakim oddychamy. Tutaj temperatura wewnątrz namiotów dochodziła do minus 24 stopni Celsjusza. Od prędkości wiatru trudno powiedzieć, bo już właśnie w bazie skończył nam się zakres wiatromierza na 110 km na godzinę. No, co się działo powyżej bazy, trudno sobie wyobrazić. W tych warunkach musiał pracować sprzęt i pracował, okazuje się, dobrze. Leszku, chciałem Tobie serdecznie podziękować za Twój czas, za przybycie, za spotkanie przede wszystkim, za te parę minut rozmowy, przypomnienia tej historii pierwszego na świecie zimowego zdobycia Mount Everest. Wiemy, że mamy tutaj jeszcze innych uczestników z tej wyprawy. Zostawmy im czas na dyskusję w osobnych panelach dyskusyjnych.
No ja też dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik pokazał trochę naszą taką kuchenną rzecz wyprawy, co nie było do tej pory takie częste, jak to zobaczyć, jak to wyglądała na tamte realia. No i wierzę, że za rok spotkamy się jeszcze raz w muzeum, ale już na prawdziwym, normalnym, dużym festiwalu. Ale też chyba ta formuła rzeczywiście się sprawdzi i będzie ogólnodostępna nie tylko dla warszawiaków, ale dla całej Polski. Ostatnie pytanie z mojej strony, które muszę zadać. Poszukuję zainteresowanych, chętnych, którzy pochodzą tak naprawdę de facto ze złotej ery polskiego himalaizmu, aby się jeszcze raz wybrać Jelczem, słynnym Jelczem. Proste pytanie, czy jesteś zainteresowany? No, co prawda na nowo musiałem sobie wydrukować na nowo kalendarz tegoroczny, więc pewnie i przyszłoroczny też kalendarz będzie zupełnie inny niż do tej pory przewidywałem. Dziękuję ślicznie za rozmowę raz jeszcze. Zachęcam teraz do krótkiego spotu. Następny blok, który będziemy mieli przed sobą, będzie dotyczył Jeleniej Góry. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego ten piękny region. Thank you.
Naszymi kolejnymi gośćmi w dniu dzisiejszym będą uczestnicy wyprawy jeleniogórskiej, wyprawy, która miała miejsce w 1984 roku na Latok III w Karakorum. Zanim zaczniemy rozmawiać z Aleksandrem Lwowem oraz z Piotrem Snowczyńskim, ogromnie się cieszę, że udało mi się tutaj z wami spotkać. Alku, ty się w ogóle nie zmieniasz, odkąd cię pamiętam, jak mnie odwiedziłeś dobre 15 lat temu. Ale mam niespodziankę. Odszukałem film z tej wyprawy nakręcony przez mojego ojca. Zrobiliśmy z niego tak naprawdę urywek, 5-minutowy. Wierzę głęboko, że wam się spodoba, patrząc tak naprawdę na tamte czasy, na tamtą wyprawę, i liczę na naprawdę dobre komentarze. Tak więc jesteśmy włączeni na wizji, również mamy włączone mikrofony. Zachęcam do obejrzenia filmu.
Mam ogromną nadzieję, że przypomnieliście sobie tamte czasy i tamtą wyprawę. Przypomnę, wyprawa jeleniogórska w Karakorum na Latok III. Celem była ściana 2,5 km, północno-wschodnia ściana góry. Witamy Aleksandra Lwowa, uczestnika tej wyprawy, oraz Piotra Snopczyńskiego. Zauważyłem jeden element, o który od razu muszę zapytać na tym filmie. Co wy robiliście tymi grabiami, Alku? No, grabie służyły jako drążek, ale tu należałoby opowiedzieć o tym, że wagi, którymi były mierzone masy ładunków, były oczywiście oszukiwane. Mówię oczywiście, ponieważ ten problem dotyczył właściwie każdej wyprawy w Góry Najwyższe. Chodziło o oszczędności. Tragarz miał wziąć 25 albo 30 kg, zależy w jakich górach, a my, zwłaszcza w tamtych latach, chyba nie padło, że to był rok 1984, więc w tamtych latach nasze narodowe, rodzime wyprawy zawsze borykały się z brakiem dewiz. Zatem jeżeli nawet na jednym ładunku można było oszczędzić 10%, to przemieniało się w konkretne tysiące dolarów. Z tego powodu oszukiwaliśmy trochę wagi. Ja osobiście jako inżynier i mechanik z natury brałem udział w takim fałszowaniu. Po prostu obcinało się jeden czy dwa zwoje sprężyny. Potem odpowiednio manipulując drutem, wskazówka ponownie pokazywała zero, ale już wagę ładunku oszukiwała mniej więcej właśnie o 10%. W jaki sposób w takim razie tragarz, doświadczony porter, który tak naprawdę na co dzień nosi bagaże, nie udało mu się tego zauważyć? Ależ oczywiście, że im się udawało. Oni mieli w rękach najlepsze wagi świata, no bo nosili całe życie. I był do historii alpinizmu przeszedł taki przypadek, że tragarze zeźleni na nas, że mamy za ciężkie ładunki, pobiegli po swoją wagę, przynieśli japońską wagę, która potem okazała się jeszcze bardziej oszukana. Ja przypomnę, w dzisiejszych czasach dojście pod Latok wymaga 3 dni, z tego co już się od was dowiedziałem. Jak to było w 1984? Jak wyglądało dojście do, może Piotra zapytam, jak wyglądało dojście karawaną? Ile trwała ta karawana w 1984 na tej wyprawie? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dojeżdżało się tylko do wioski Dasso i stamtąd rozpoczynała się karawana. Ta karawana przebiegała przez Biano, Chongo i dochodziła do Ascole. Teraz wszystkie samochody, wszystkie wyprawy dojeżdżają do Ascole. Ta przeprawa do Ascole była bardzo karkołomna. Ponadto, żeby to, co Alek powiedział, żeby zaoszczędzić na kilogramach, na pieniądzach, żeby dewizy zostały w kieszeni, żeby były na opłaty, myśmy nosili bagaże naprawdę bardzo duże, czyli rzędu 12-14 kilogramów. I obecnie, wtedy myśmy szli 6 dni do bazy. Dzisiaj jest bardzo łatwo dojść pod latoki, ponieważ jest wytyczona droga. Wtedy tragarze mieli kłopot, żeby dojść pod latoki, więc szukali nawet przejścia przez lodowiec Biacho. Jeśli chodzi o ten wąwóz, o którym już słyszałem w kuluarach, słynny wąwóz, który się zwężał do niesamowitych paru metrów i bodajże kładka jedna dzieliła te przejście, a pod tą kładką zwężona, rwąca rzeka, rwący potok. Jak z tym sobie radziliście? No, na zdjęciach, które zachowały się, widać wyraźnie, jak przez szczelinę w skałach o szerokości kilku metrów tragarze czy lokalni mieszkańcy przerzucili po prostu 2 belki i po tych 2 belkach bez żadnej asekuracji każdy po kolei z ładunkiem przechodził. Tragarze robili to może odważniej, bo robili to wielokrotnie,
dla nas było to wielkie przeżycie. Tu muszę jednak wrócić jeszcze na ułamek minuty do tego oszukiwania na wadze. Otóż spodziewam się, że znajdzie się ktoś i zarzuci nam, że myśmy oszukiwali, tak, ale tragarze oszukiwali jeszcze bardziej. Oszukiwali na tym, że wiadomo było z góry i każda wyprawa musiała to przejść, urządzali bunty, a w czasie buntu żądali więcej zapłaty, chociaż była umówiona z góry, więcej sprzętu, dodatkowe elementy, okulary, tenisówki, Bóg wie jeszcze jakie przedmioty. Albo przedłużali etapy w tym sensie, że zamiast 10-12 dni dojścia chociażby pod K2, robili 14 i za każdy dzień musieliśmy płacić. Zatem to była taka gra, w której i jedni, i drudzy brali udział w pewnym sensie świadomie. Proszę Państwa, na latok trzeci nie udało się wejść podczas tej wyprawy. Jedną z przyczyn była pogoda. Posłuchajmy, jakie warunki panowały na wyprawie w Karakorum z Jeleniej Góry w 1984 roku. No słuchaj, no tu pływa, zaczyna śniegiem sypać, wiatr wieje. Ja po prostu już ściany nie widzę w tej chwili. W połowie latarka widzi taki syp. Czy było coś jeszcze, co determinowało powodzenie tej wyprawy? Może ja chciałbym zaznaczyć taką historię, że wtedy w Askole rządził wójt Hadzimedzi i każda wyprawa, która trafiała do Askole, nie zawsze musiała wyjść pod daną górę, ponieważ on był tam Panem i Bogiem. Tragarze, którzy przychodzili z Dasso, z Biano czy Czongo, zostawiali ładunki w Askole. On wtedy swoich tragarzy nominował i dawał do noszenia tragarzy, ładunków, żeby po prostu stanowić karawanę. Także to była wyrocznia, która... On decydował o tym, czy ktoś pójdzie, czy nie pójdzie. Trzeba go zawsze było niestety w jakiś sposób uhonorować, żeby był udobruchany i żeby pozwolił wyjść tragarzom i żeby wyprawa się w ogóle odbyła. Ponadto były jeszcze tego typu problemy, że żeby wyjść w ogóle pod latoki, trzeba było znać trasę. Te przejścia przez lodowiec nie były takie po prostu proste, bo i tak jak wspomniałem, droga nie była specjalnie wytyczona. Mało wypraw w tamtym czasie to były wyprawy, które zdecydowanie wolały obierać kierunek Gaszebrumów, K2 czy Brodpika, więc wypraw pod latoki było bardzo mało, a już nie mówię o trekkingach, które w tamtym czasie prawie tam nie funkcjonowały. Mieliście bazę, mieliście w tej bazie kuchnię. W kuchni często przebywaliście. Przypomnijcie proszę moment, jak spadła ta ogromna lawina, którą widzieliśmy na filmie. Jak się dowiedzieliście o tej lawinie, Alku? O, dowiedzieliśmy się. Retorycznie pytam, ale chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądała wasza sytuacja. Dowiedzieliśmy się ze słuchu, że tak powiem, ponieważ faktycznie opady śniegu były obfite. To generalnie spowodowało, że wyprawa się nie udała, jeżeli chodzi o sport. I któregoś popołudnia czy wieczora wręcz siedzieliśmy w tej naszej messie, która była pod ogromną płachtą przyczepioną częściowo do głazu. Zaniepokoił nas jakiś dźwięk. Krzysiu Czarnecki wyglądnął na sekundę na zewnątrz i rzucił się z powrotem szczupakiem do środka, krzycząc spierdalać. Przepraszam za wyrażenie, ale inaczej tego nie da się ująć. I w tym momencie w naszą kuchnię wbiła się fala uderzeniowa, śnieg, pył, huk. Po chwili, po kilku minutach to się wszystko uspokoiło. Ludzie wygrzebywali się spod śniegu, ośnieżeni, przerażeni. Kuchnia zdemolowana. Okazało się, że niewielka, mała lawina ze zbocza przyległego do naszej kuchni
osunęła się i tylko fala uderzeniowa spowodowała te szczęśliwie zakończone demolki, bo gdyby lawina dosięgła tej naszej kuchni, to prawdopodobnie dzisiaj byśmy tu już nie byli. Ja może bym je dodał jeszcze, bo Kaziuś Mieszko nazwał tą wyprawę nie na latok, ale na zimok. Dlaczego na zimok? Ponieważ byliśmy w okresie, kiedy się w Karakorum nie wyjeżdża. To była późna wiosna. W związku z tym opady śniegu w Karakorum są bardzo obfite. Obecnie też tak się dzieje. I ta wyprawa po prostu za wcześnie została zorganizowana, ale to było spowodowane tym, że była kolejna wyprawa, gdzie między innymi Alek jechał na Manaslu i w związku z tym trzeba było wcześniej wyjechać, więc warunki pogodowe w Karakorum są, wtedy były bardzo trudne, było bardzo obfite, były opady i po prostu było duże zagrożenie właśnie lawinowe. Udało mi się, widzę ciebie, Alku, sprowokować do bezpośredniego określenia tego dźwięku, który miałem na myśli. Nie będę pytał, jak mój ojciec załagadzał sytuację w bazie, kiedy już trzeba było podjąć tę decyzję powrotu. To można przeczytać w mojej książce pod tytułem Zwyciężyć znaczy przeżyć. Nie będę tego robił na antenie. Nie zapytam cię o to, ale zapytam o drugą rzecz. Mieliście też szczęście na tej wyprawie. Wasz oficer łącznikowy był specyficzny. Opowiedzcie proszę, czym się charakteryzował wasz oficer, który się nazywał? Tahir. Tahir. Ten znakomity oficer, nigdy lepszego ani wcześniej, ani później nie miałem na moich wyprawach, był majorem armii, czyli w hierarchii społecznej Pakistanu był bardzo wysoko już położony. I był to chłop 1,90 m, postawny, przystojny i doświadczony alpinistycznie, gdyż wcześniej brał udział w wyprawie z Messnerem na K2. I my, zgodnie z przepisami, mieliśmy dla oficera łącznikowego, o którym nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał, typowy zestaw sprzętu i tego, co mu się tam według przepisów należało. I kiedy zaczęliśmy go zaopatrywać w ten sprzęt po pierwszym spotkaniu, on przykładał do siebie średniej wielkości kurtki, spodnie, inne części garderoby i każdy widział, że to nie na niego. Ale machnął ręką, mówił: nie przejmujcie się, ja mam po Messnerze dużo, a poza tym tego nie potrzebuję. Piotrze, wspominałeś również, jak zareagował na pewien incydent, który na tej, nieszczęsny incydent, który na tej wyprawie się zadział. Mam tutaj na myśli, ktoś podprowadził wam sprzęt. Jak dojechaliśmy do Dasso, mieliśmy bardzo dużo materiału filmowego. Wtedy mieliśmy kamerę Krasnogorsk, która ważyła 18 kilo, potężne szpule z taśmami 16 mm, które zdeponowaliśmy na posterunku policji. Ponadto zostawiliśmy zbędny sprzęt, bo się każdy zostawiał rzeczy i teraz też zostawia się nieraz zbędne rzeczy w agencji, więc myśmy zostawili to właśnie na posterunku policji. Wracając po wyprawie, chcieliśmy odebrać sprzęt. Okazało się, że z pomieszczenia policyjnego wszystko zginęło nam. Więc major ustawił wszystkich policjantów. Chcę powiedzieć, że to był 84 rok, więc mieli broń, takie strzelby naprawdę trochę ze średniowiecza, które były przypięte łańcuchem do pasa i jak ich ustawił w szeregu, podszedł do pierwszego z brzegu i taką potężną pałą, jak uderzył pierwszego, który się przewrócił, myślałem, że go, ja byłem przekonany, że go chyba zabił i dał im 15 minut na odnalezienie sprzętu. Rozbiegli się. Po 15 minutach wszystko się znalazło i jeszcze przed odjazdem ustawił ich i kazał mi wbiec na taki 5-tysięcznik, żeby wbiegli na górę i zbiegli na dół za karę. I była taka sytuacja. Władza
wojskowo-policyjna do tej pory tam funkcjonuje, więc on miał bardzo wysoki stopień wojskowy, więc był autorytetem. Pogoda, wracając jeszcze do tego głównego powodu niepowodzenia wyprawy, bo to była jedna rzecz. Pozwolenie na tą wyprawę było wydane już w kwietniu, na początku kwietnia, na następne dwa miesiące. Czy były jeszcze inne przyczyny, być może spowodowane napiętym grafikiem w danym roku wyprawowym, jak wiemy, tych wypraw było sporo, który to powód mógł się przyczynić jeszcze do tego, że to był zimok? Przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że w latach 80. i połowa lat 90., żeby pojechać w Himalaje czy w Karakorum, to wszystkie wyprawy lądowały w Delhi. I w związku z tym do Delhi przylatywało cargo, które trzeba było spieniężyć na rupie, a rupie trzeba było zamienić na dolary, żeby opłacić wyjazd. W związku z tym, dolatując do Delhi, trzeba było przemieścić się do Islamabadu. I najczęściej były to przejazdy, gdzie się dojeżdżało do Lahore. Z Lahore autobusami się jechało do Islamabadu, a z Islamabadu wyjeżdżało się, przepraszam, z Rawalpindi wtedy. Nie z Islamabadu, tylko z Rawalpindi. Wyjeżdżaliśmy samochodami dopiero do Askole, więc nawet ta podróż, żeby się udać pod górę, pod latoki, ona musiała trwać, bo samo wyciągnięcie karga w Delhi to było minimum tydzień czasu do dwóch tygodni. Trzeba było zebrać 50 podpisów, żeby odebrać kargo, zapłacić łapówki, zapłacić bakszysz tak zwany. I opóźnienie też było spowodowane tym, że no musieliśmy dotrzeć pod tą górę z dużymi też problemami w tamtych latach. I dotarliście na zimowe, trafiliście na zimowe warunki. Posłuchajmy, jak trwała decyzja, jak została nagrana moment, który tak naprawdę decyduje o powrocie z tej wyprawy. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli doktor uważa, że możesz i sam, to schodź. Jeżeli nie, no to niech zejdzie Piotr albo Henryk, no bo w tym wypadku chyba tam w trójkę nie muszą być. No raczej tak, za półtorej godziny się wszystko wyjaśni, czy wiesz, czy ten atak idzie dalej, czy po prostu powoli się wycofujemy w miarę bezpiecznie. No i wtedy to ustalimy. Nie udało się wejść. Alku, ty byłeś chyba najwyżej. Osiągnąłeś bodajże grań 5000 metrów. Zmieniliście decyzję na kierunek w zasadzie, na latok 2. To też się nie udało. Jaki jest twój komentarz na temat tej wyprawy i tej decyzji o powrocie? Czy były szanse jeszcze, żeby wejść? No oczywiście w obliczu takich warunków, na jakie natrafiliśmy, o wejściu na latok 3 nie było mowy, a mało kto wie, że latok 3 należy do najtrudniejszych technicznie 7-tysięczników na świecie. To była potężna, skalna turnia, która miała prawie 7 tysięcy metrów z brakiem kilku. I droga, na którą myśmy się przymierzali, to była droga japońska, niezwykle trudna. Potem, gdy okazało się, że pada śnieg bez przerwy niemal, zmieniliśmy ten latok 3 na 2, który dawał możliwość wejścia na szczyt takimi wielkimi, stromymi żlebami w pobliżu kopuły szczytowej. I to miało szansę powodzenia. Ale w czasie tego finalnego wyjścia, w którym ja brałem udział, udało się osiągnąć naprawdę niewiele. No, zdołaliśmy ledwie wejść w ścianę i trzeba było zawrócić. Wszystko się na szczęście dobrze skończyło. Wszyscy uczestnicy wrócili z tej wyprawy. To najważniejsze. To jest najważniejsze. W 1984 roku, ja przypomnę, tak naprawdę to była pierwsza wyprawa w Zieleniej Góry, w Karakorum, na latok 3. Ja wam bardzo dziękuję za to, że udało się nam tutaj dzisiaj spotkać, pomimo tych niesprzyjających warunków na zewnątrz, w tym wąskim gronie kolektywu, niestety bez publiczności. Moimi gośćmi byli Aleksander Lwow, Piotr Snopczyński. Dziękuję ci, że
tak naprawdę dziękuję wam również za te kilka chwil opowieści, bo słyszałem trochę o moim ojcu też w kuluarach, tak więc to jest dla mnie wartość dodana, niesamowita. I cieszę się, że tutaj mogłem z wami chwilkę porozmawiać. Ja bym oddał na koniec jeszcze głos Piotrowi, bo Piotr przyszedł tutaj do nas z niespodzianką. Udało się przygotować na dzisiejszy dzień świetny film, ponad półgodzinny film o wyprawie w 1996 roku na K2, Filar Północny. Może ja oddam tobie głos, żebyś trochę zachęcił przede wszystkim widzów przed telewizorami, przed ekranami komputerów do obejrzenia całości tego filmu. Właśnie chciałbym podziękować tutaj Grzesiowi Pająkowi, który w tym tygodniu zdążył z kasety VHS przegrać ten film na właśnie nośnik cyfrowy i będzie możliwość oglądnięcia. Film, no naprawdę warto oglądnąć. Dlaczego? Dlatego, że z tamtej strony, od strony północnej, była to 10. wyprawa w historii. Nie jest takie łatwe dojście przede wszystkim pod ścianę K2, ponieważ rzeka Szakzgan ma 3 km szerokości. Topili nam się tragarze, topiły się wielbłądy, utopił nam się osioł i nie mieliśmy możliwości powrotu. Musieliśmy przeczekiwać w bazie po wyprawie, ponieważ rzeka K2 nabrała i dopływ K2, z lodowca K2 woda dopływała do Szakzganu, nie mogliśmy przekroczyć. Zabrakło nam jedzenia, ale jednocześnie był wielki sukces, ponieważ wszedł Krzysiu Wielicki, wszedł Piotrek Pustelnik, wszedł Rysiek Pawłowski, ponadto dwóch Włochów weszło, Carlos Buller wszedł na jeden z Amerykanów. W związku z tym no, był to duży sukces i bardzo trudną górą, gdzie przede wszystkim utrudnienia były jeszcze tego typu, że Marco Bianchi miał chorobę wysokościową na 8000, trzeba było go sprowadzać. W bazie miał ciśnienie 40/0, więc był ratowany przez dwie noce i dwa dni przez lekarza. W związku z tym jest to, no było trochę tragizmu, ale jednocześnie przepiękne tereny, piękna góra, ładniejsza niż ta część od strony lodowca Baltoro. I no warto zobaczyć właśnie tamte tereny, bo to był kawał historii i przede wszystkim no pokażę lata 90. Powiedz, kogo będziemy mogli posłuchać podczas tego prezentacji tego filmu, ponieważ jest on również bogaty w komentarze. Tak, no Krzysiu Wielicki będzie komentował, będzie Piotrek Pustelnik, Marek Grochowski, będzie Marek Rożniecki, no chłopcy z Łodzi przede wszystkim, Józek Goździk. No mieliśmy naprawdę świetny zespół, świetnych ludzi i film ogląda się, to jest dokument, ale wygląda się jak film fabularyzowany, więc daje dużo emocji, ponieważ no można zobaczyć, czym dysponowaliśmy, jakimi namiotami, jakim sprzętem i w tak trudnym terenie, gdzie byliśmy. Ja przypomnę, możemy zadawać przez cały czas pytania tutaj do naszych gości. Jeżeli tylko się pytania pojawiają, ja je mogę bezpośrednio zadać. Na tę chwilę jeszcze raz ogromne podziękowanie za przybycie. Myślę, że ten film o Karakorum będzie można pokazać w całości. To jest prawie 40 minut, a nie tylko fragment tego filmu. Bardzo chętnie bym jeszcze usłyszał komentarz z tej wyprawy dodatkowy, jako wzbogacający tę produkcję. I może jeszcze w momencie, kiedy już tylko będzie można się spotkać w szerszym gronie, będziemy go pokazywać na najbliższym wydarzeniu, na przykład Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Bardzo dziękuję, zachęcam do obejrzenia filmu i do zobaczenia wkrótce. Ja uznaję zasady, szczególnie jak się samotnie wspinam, że jak już wejdę w ścianę, to nie cofam się do szczytu.
Witamy ponownie. Mam nadzieję, że podobał się przedstawiony film Piotra Stopczyńskiego. Pożegnajmy naszych gości z gorące podziękowania za wizytę w studio, za rozmowę o wyprawie na Latok III w Karakorum z Jeleniej Góry w 1984 roku. Chciałbym się odwdzięczyć książką, której dzisiaj mamy premierę. Dziękuję. Dla ciebie również, Alku. Ogromne podziękowania. Dajcie koniecznie znać po przeczytaniu relacji. Opowiada ona o bohaterach, uczestnikach wyprawy jeleniogórskiej 79 roku. Już za chwilkę będziemy mieli następnego gościa, którego serdecznie powitamy, uczestnika tej wyprawy, zdobywcę szczytu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Krzysztof widział pierwszy raz Himalaje w 79 roku. Za chwileczkę rozmowa, ostatni panel dyskusyjny. Zapraszamy na krótki przerywnik. Naszym gościem Krzysztof Wielicki. Witamy serdecznie. Będziemy rozmawiać o wyprawie. Wyprawie, która została zapomniana na 40 lat. Po powrocie uczestników wyprawy udanej, niestety wydarzenia, tragedie, które się wydarzyły, ten sukces troszeczkę przyciemniły. Ja zacytuję fragment książki, jest to ze zbioru faktów. Według relacji uczestników ustanowienie nowej drogi zachodnią ścianą Annapurny Południowej przez Krzysztofa Wielickiego i Kazimierza Śmieszko w stylu alpejskim uznane zostało przez światową prasę specjalistyczną, między innymi renomowane pismo La Montagne d'Alpinisme za sportowe wydarzenie roku. Uczestnicy przytaczają również artykuły ukazane w 79 roku, na przykład z Kuriera Polskiego, w którym autor stwierdził: historia najnowsza podboju Himalajów związana jest ściśle z polskimi alpinistami. Najwyżej na świecie notowane jest przejście w bieżącym roku przez naszą wyprawę Sudecki Klub Wysokogórski z Jeleniej Góry, zachodniej ściany Annapurny Południowej. Zanim przejdziemy, Krzysztofie, do dyskusji. Ogromnie mi zależy, żeby zachować tą formę. Jest mi trudno z tobą dyskutować, ponieważ ty się urodziłeś po naszej wyprawie. Tak. Także tylko możesz żyć tą wyprawą z przekazu ojca i kolegów. Ale ty miałeś tą rację, bo mówiąc o tym, że ta wyprawa jakąś tam odegrała rolę w historii alpinizmu, ja bym powiedział, że nie tylko ta, ale to był taki początek tej złotej dekady, która niby się rozpisała na koniec 70. lat i na początek 90. lat, prawda? No i to właśnie się od tego zaczynało, prawda, od Hindukuszu, Pamiru i naszych wejść pierwszych w Nepalu, czyli to był taki początek właściwie tej złotej dekady. Przypomnijmy, wyprawa Hindukusz, 77 rok, z Jerzym Pietkiewiczem, kierownikiem wyprawy na Annapurnę Południową, z Alkiem Lwowem, to tam zapadła decyzja. Na Szachor. Tak, na Szachor. No. Tam zapadła decyzja o wyprawie na Annapurnę. Ja tak myślę, że właśnie to były te elementy, bo my byliśmy z klubu wrocławskiego, a Jurek przecież z Sudeckiego, ale mi się wydaje, że te nasze przyjaźnie zawarte z Hindukuszu zadziałały i w 79 roku z Mańkiem Piekutowskim dołączyliśmy do wyprawy Sudeckiej. Ja bym chciał przypomnieć pierwszy etap tej wyprawy. Krzysztof uczestniczył w grupie, był uczestnikiem grupy samolotowej, która przyleciała trochę wcześniej. Wyprawa Jelczem z Jeleniej Góry trwała 30 dni, blisko miesiąc czasu podróży przez Bliski Wschód, Europę, Bliski Wschód, aż do odległych Himalajów w Azji. Zapakowana asortymentem, całym wyposażeniem wyprawy oraz również uczestnikami. 9 uczestników brało udział w tej podróży. Ja przypomnę kilka tylko rzeczy, bo mam tutaj listę wykazu żywności. Jeżeli fasolka ja widzę, po bretońsku. Że kompoty, które ważyły 300 kilo, były w Jelczu. Soki w proszku, okej. Okay. Gołąbki, 40 kilo gołąbków mieliście w bazie. Ciekawe, kto lubił te gołąbki, bo nie, ja sobie nie przypominam, ale wtedy się wszystko woziło. Widziałeś na taką pozycję, bo ja dzisiaj zobaczyłem w tej twojej książce ziemniaki. No to tak zabrzmiało fajnie. Dzisiejsi alpiniści, jak to czytają, to się pewnie dziwią trochę. Ja liczę tutaj na dużo więcej rzeczy, które
po przeczytaniu tej książki i czekam tutaj z niecierpliwością na opinię czy na telefon, aby mi o tym opowiedzieć. Wydaje mi się, że książka, która pokazuje przede wszystkim tę wyprawę i nie ma aspektów, które analizują skutki, jakieś przyczyny, skutki techniczne, może pokazać to troszeczkę z innej perspektywy, z perspektywy uczestników. Są tam dzienniki Jerzego Pietrowicza, dzienniki Bogdana Dejnarowicza, dzienniki Krzysztofa Wielickiego. Polecam przeczytanie i odniesienie się do niej na forum. Jest to tak naprawdę debiut. Jeden z rozdziałów tej książki jest nazwany Drogą Lodowego Wojownika. Ta droga zachodnią ścianą, 3-kilometrową zachodnią ścianą, która została pokonana, to nie była łatwa droga. Mieliśmy kilka incydentów po drodze, już od samego początku. Marian Piekutowski, choroba wyrostka robaczkowego. Poszliście ze Zbyszkiem Czyżewskim, który miał 17 lat. Jak się zaczęła ta droga ścianą zachodnią? No to było chyba wielkie wyzwanie. My tak trochę mierzyliśmy, może zbyt wysoko, ale to tak w życiu zawsze trzeba mierzyć wyżej niż potrafimy. Ale spodobała nam się ta ściana i sądziłem, że w zespole czteroosobowym pójdziemy, bo ja się z Majkiem Piekutowskim wcześniej już gdzieś wspinałem i sądziłem, że będziemy mocnym zespołem. Nie byliśmy pewni co do Zbyszka Czyżewskiego, prawda, bo świetnie się wspinał, ale miał właśnie tylko doświadczenie tatrzańskie. No i tak sobie oczywiście po tej rekonesansie tragicznym, jak ci pewnie wiadomo, było tajne głosowanie, czy kontynuujemy wyprawę, czy nie kontynuujemy. Wyszło na to, że kontynuujemy. No i zamierzaliśmy w czwórkę przejść przez taką wysoką przełęcz, trzeba przejść, zejść pod ścianę, czyli trzeba było się opuścić jeszcze kilkaset metrów. No i właściwie wspinanie szło nam dobrze. Zbyszek się świetnie spisywał do czasu. Maniek Piekutowski niestety, jak wiadomo, powiedziałeś, musiał zawrócić. Ale gdzieś pod koniec, gdzieś tam pod 7 tysięcy, Zbyszek na tym ostatnim biwaku, który mieliśmy strasznie trudny, bo taką wyrąbaną półkę w lodzie, czy gdzieś tam zrobiliśmy, przykryliśmy się tylko płachtą i Zbyszek zaczął się źle czuć. No to właściwie całą noc właściwie spędziliśmy, może nie na ratowanie, bo nie trzeba było ratować Zbyszka, no ale trochę majaczył, tam gadał, że się czuł, to herbatki, gotowanie w takim, na półce w ogóle bez, no dosyć kłopotliwe było. Tak, żebyśmy całą noc właściwie spędzili, że tak powiem, będąc przy Zbyszku, ja się zapomniałem o swoich stopach, a mieliśmy przemoczone już buty, buty mieliśmy skórzane, więc wiedziałem, wejdę panu słowo nie, na chwileczkę. Ja wiesz, pierwszy raz się doświadczyłem, że jak się nie czuję stóp, to myślałem, no się nie czuję, to co tam, to się kiedyś poczuję, prawda, a to nie tak, okazało się, że to, że się ich nie czuję, to nie znaczy, że jest wszystko okej, to się okazało dopiero później. Tak, bodajże miał pan problemy z palcami po powrocie na dół, były to opuszki, tak, z tego co... No niestety tak, no, przymroziłem się, ja nie wiedziałem, że to jest tak poważna sprawa. Myślałem, że jak wraca czucie, no to wraca wszystko. Się okazało, że nie, że robią się bąble, potem się robią no, rany i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, że na takie głupie odmrożenia miesiąc przeleżałem w szpitalu. Co się wydaje w ogóle, żadną to nie jest chorobą, prawda? No ale jest to problem, że nie można chodzić, nie? Więc musisz leżeć. Wspomniany rekonesans odbył się jeszcze przed przyjazdem grupy samochodowej. Było 6 osób w grupie samolotowej. Odbyły się 2 rekonesansy, jeden w stronę kierunku ściany zachodniej, drugi w kierunku grani pomiędzy górą a Napórną Południową. My chcieliśmy przejść na drugą stronę i zobaczyć ewentualnie po pokonaniu zachodniej ściany, czy możemy na północną stronę zejść. I ten nasz rekonesans z Koniakiem i z Piekutowskim miał polegać na tym, żeby obejrzeć północną stronę. No, jak wiadomo, zginął wtedy Józek i właściwie tak tej północnej ściany do końca nie obejrzeliśmy, bo wracaliśmy z powrotem do bazy. Drugi rekonesans był pod zachodnią. No i właściwie było wszystko przygotowane do ataku, tak jak mówiłem po tym głosowaniu. Tak dosyć odważnie poszliśmy, wydaje mi się. Powrót za Napórny Base Camp już w dwójkę z Marianem Piekutowskim też nie należał do najłatwiejszych. No trochę przeszliśmy tam. Byliśmy pod tą górą zawiesić tabliczkę pamiątkową rok temu. Wiem jaka to jest odległość, to jest parę dni drogi. Dodatkowo wiem też, że mieliście problemu, żeby w ogóle uzyskać jakiś prowiant, bo wszystko zostało stracone. My straciliśmy, tak. Spadło nam to wszystko w tym kuluarze, w którym tam zjeżdżaliśmy, wszystko nam spadło, plecak, nie mieliśmy w ogóle żywności. No i trzeba było wrócić no, do bazy, a to niestety tak jak mówisz, wokół się czuli w koło, czy pod Machu Picchu i sportem do ABC.
O, taka przygoda, ale wtedy zrozumiałem, że można na przykład dwa dni nie jeść i też się żyje, także to nie jest. Ja bym chciał trochę wrócić do tej wyprawy i zaprezentować panu, jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Zachęcam do obejrzenia kadru, który nagraliśmy w ubiegłym roku z bazy, zaraz po umieszczeniu tabliczki pamiątkowej, trzech uczestników, którzy z tej wyprawy nie wrócili. Zobaczmy. This is slab place, you know, the brown grass, there's snow in over there, yes. Then they can go from... From the west side. Yes, west side, yes. Yeah. Mamy godzinę 9:13. Jesteśmy tutaj od dobrych dwóch godzin. Tablica jest przyklejona. Mech jest zdrapany ze skały. Po 40 latach, niesamowite. Napisy się zachowały. Te miejsce będzie odwiedzane przez ludzi, nie zostanie zapomniane. Co? Wracamy! Idziemy wzdłuż rzeki Komniukola. Wyszliśmy od bazy. Teraz jesteśmy na jakieś 3500 metrów. Baza była na 3800 metrów. I teraz musimy jak najszybciej wracać z jednym noclegiem w połowie drogi w lesie do wioski Ciągrąg. Kamyczek, spadam na Purny Południowej, a teraz wracamy szybko. Góry już nie widać, tam chmurami. Pogoda się psuje. Daleko od bazy, może z 25 minut drogi. Spadam na Purną Południową, jest hotel. O, proszę. Nowy hotel. Cooking board, also everything. Wszystko jest, co trzeba. Nice, fajnisko. A przecież jest wielki olidry. Oska, z powrotem uwinęliśmy się w bardzo dobrym czasie. I chodzimy do lasu, gdzie jest masa pijawek. Jesteśmy z powrotem. Na pamiątkę przywozłem kamyczek z pod Annapurny. Wyprawa do kolekcji. Do kolekcji. Wyprawa podczas zdobywania szczytu drogą zachodnią mieliśmy problemy, żeby przedstawić tutaj szerszemu gronu, jak wyglądała komunikacja. Chciałbym przedstawić, przypomnieć, to się odbywało listownie. Listownie, gońcem albo ktoś z wyprawy. Po zdobyciu wierzchołka wiem, że od razu natychmiastowo informacja poszła do Romka Chryciowa, który w bazie wysuniętej przekazał informację do bazy głównej. Marian Piekutowski, który był zastępcą kierownika, przekazał od razu informację gońcowi, który został wypuszczony, można powiedzieć kolokwialnie, biegiem do Annapurny Base Camp. Przypomnijmy trochę historię, troszeczkę wcześniej. Do tej Annapurny Base Camp wyruszyło czterech uczestników, tak zwana grupa asekurująca zejście. Mieliście schodzić w stronę północną. No bo my sądziliśmy, że będziemy schodzić od północy, prawda? No jak się potem okazało, że Zbyszek zachorował i nie było szans na drugą stronę przechodzić, więc byliśmy zajęci ratowaniem Zbyszka. Tutaj dwie grupy nie miały ze sobą kontaktu. Ile wyciągów było potrzebnych, żeby opuścić chorego Zbyszka? Nie pamiętam, ale dosyć długo to trwało. Nie wiem, chyba z półtora dnia opuszczaliśmy Zbyszka. Znaczy on potem już był, im niżej, tym się lepiej czuł, prawda? No pierwsze te zjazdy były, aczkolwiek taka operacja trochę trwa, prawda? Bo to trzeba najpierw go asekurować, spuścić, potem drugi musi zjechać, trzeba znowu znaleźć, to było bardzo trudno miejsca do asekuracji, jak również w tym kularze zaczęły w ciągu dnia lecieć kamienie. No było trochę tam strachu, ale oczywiście baza już wiedziała, że mamy kłopoty, że schodzimy z powrotem do bazy i wtedy wyszli nam naprzeciw chyba trójka naszych przyjaciół z pomocą. Powiem więcej, że Zbyszek był niby chory, ale do bazy dobiegł przed nami. Bardzo szybko odzyskał zdrowie, na szczęście. Siły, a my byliśmy trochę zmęczeni oczywiście z Kazikiem, no ale tu ta część wyprawy, no udało się, prawda. Niestety śmierć Józka trochę jakoś przyćmiła ten sukces. W trakcie zejścia po drugiej stronie góry, bez kontaktu z bazą główną, Jerzy Pietkiewicz, Julian Ryznar, Jerzy Pietrowicz i Jerzy Woźnica oczekują na wasze przybycie. Jest decyzja wejścia w górę. Wychodzi trzech uczestników.
Jerzy Pietkiewicz, Jerzy Pietrowicz, Julian Ryznar. Wychodzą, mój ojciec wraca, dwóch uczestników do dziś jest uznanych za zaginionych. Jak po powrocie Jerzego Pietrowicza i Jerzego Woźnicy do bazy, jak przyjęliście tą wiadomość, że nastąpił atak z drugiej strony? No właśnie tego do końca, muszę ci powiedzieć, my tak nie kojarzyliśmy, bo to tak niby miało być wyjście na ewentualne, na nasz powrót jak gdyby, nie? Że my wchodzimy zachodnią ścianą i oni schodzą, pomagają, ale ja myślę, że Jurek Pietkiewicz wyczuł, że on może z tamtej strony zrobić drogę i wejść na, być może licząc na to, że się spotkamy, prawda, gdzieś tam na szczycie. I wydaje mi się, że tą decyzję ataku to Jurek chyba Pietkiewicz podjął już będąc tam wysoko. Ja nie wiem, to więcej by twój ojciec mógł powiedzieć. No niestety nie mogłem go spytać o to. Wszystkie zapiski, które znalazłem niedawno na strychu, zostały umieszczone w książce. Jest tam wiele informacji, które właśnie ze strony Annapurny Basecamp nigdy nie publikowane, dokładnie obrazują, w jaki sposób te wejście się odbywało. Zachęcam, żeby to przeczytać. Oczywiście te wszystkie newralgiczne momenty, które nie powinny się w moim odczuciu znaleźć w tej książce, zostały usunięte, ale bazując na tych wszystkich informacjach, które po powrocie z wyprawy tak naprawdę napływały zewsząd, to nie była pierwsza chyba wyprawa, gdzie w górach ktoś zginął. Dlaczego ta Annapurna Południowa była tak krytykowana po powrocie? No ja myślę dlatego, że trudno jest powiedzieć tu o winie, prawda? No śmierć Józka Koniaka, no, wypadek, który może nie powinien się zdarzyć, ale okazuje się, że zdarzają. Natomiast śmierć Ryznara i Pietkiewicza no, była dla nas trochę niewytłumaczalna, no bo okazuje się, że oni się gdzieś wspinali i nawet pokonali chyba te najtrudniejsze tam elementy. 6400 metrów jest ostatni zapis. No i potem nie wiem, czy to brak doświadczenia, czy pech, że musiało się coś wydarzyć. Ja przypuszczam, że lawiny, bo jak myśmy tam zjeżdżali wtedy z tej przełęczy, to widzieliśmy dosyć dużo śniegu. I widocznie musiał być nieszczęśliwy przypadek w postaci lawiny. A Jurek i Julian no, jak gdyby nie chcieli chyba wracać, chcieli jednak na szczyt wchodzić. Wydaje mi się, to zdecydowało o tym, że... Znaczy to nie mogę zdecydować o wypadku, zdecydują inne elementy, ale to, że poszli w kierunku szczytu, w mojej opinii nie powinni pójść, ale z drugiej strony też ich rozumiem, że będąc już tak wysoko, chcieli dojść do szczytu. Odnośnie tej lawiny z dzienników Bogdana Dejnarowicza, otrzymałem taką informację z tych zapisków, że taka lawina zeszła w bazie, nawet zasypało takim pyłem tą bazę i jest nawet uchwycone zdjęcie, które umieściłem w książce, zrobione właśnie przez Bogdana Dejnarowicza, które właśnie pokazuje, jaki ogrom od tej strony południowej, o południowej zachodniej. To są domysły. Chciałbym się zapytać, kontynuując wątek zdobycia szczytu, odmrożone palce, miesiąc czasu w szpitalu po wyprawie, a niedługo wyprawa na Mount Everest, 80. Chciałem się zapytać, czy ta wyprawa na Purnę Południową, która no, odbyła się w taki sposób, tą drogą, jaką planowano, sportowo był to sukces, czy to przypadkiem nie przeważyło, że to zaproszenie na Mount Everest jednak przyszło? Ja nie wiem, tak prawdę mówiąc, to moi przyjaciele mówią, że ja pojechałem na Everest zimą, bo ja prawdę mówiąc byłem w składzie wiosennej wyprawy. Osobiście no, wolałbym jechać na zimę, prawda? Ale nie próbowałem oczywiście żadnych tam nacisków robić. Natomiast tak się złożyło, że dwóch uczestników wyprawy zimowej z różnych względów. Tam była kwestia żony, jakiegoś obojczyka, ktoś miał kontuzję. I jak gdyby wypadło dwóch uczestników i ja wpadłem, to można powiedzieć, z rezerwy do tej wyprawy zimowej, z czego się oczywiście bardzo cieszyłem. Oczywiście troszeczkę był problem z tymi moimi stopami, tak? Bo ja w czerwcu jeszcze byłem w szpitalu, a w listopadzie mieliśmy wyjeżdżać na zimową wyprawę. Myślę, że Zawada nie do końca wiedział, że ja mam jakieś problemy, bo gdyby wiedział, to może by się zastanowił, czy mnie zabrać do tej wyprawy. No nie chcę powiedzieć, że akurat ta wyprawa zadecydowała, ale myślę, że poprzednie wyprawy w Pamir, w Hindukusz i kolejny 7000 zdecydowały, że mimo, że byłem w rezerwie, to jednak mnie dołączyli do tej wyprawy. No i dobrze, że mnie dołączyli, bo udało się z Leszkiem wejść. W trakcie trwania tej ekspedycji, przypomnę, było to 15 uczestników, 9 dojechało autem, 6 samolotem.
Było bardzo dużo, to była praca zespołowa. Ja bym to chciał podkreślić, ponieważ z opinii, które otrzymałem, z informacji, do których dotarłem, to była też praca zespołowa, ponieważ rozpatrywane były na samym początku również podejścia filarem japońskim. Były zakładane nawet tam obozy. Po drugim obozie okazało się, że te przejście dalej może być po prostu zbyt skomplikowane. Trzeba zmienić tą decyzję. Nie jest łatwy ten filar japoński. A pozwolenie przyszło gońcem. No niestety, bo pozwolenia nie mieliśmy, tak prawdę mówiąc, na zachodnią. No ale w związku z tym te trudności tu na drodze japońskiej spowodowały, że mieliśmy wybrać inny cel, prawda? No ale tam nie przejmowaliśmy się bardzo z górą. Co prawda byli chyba gdzieś tam, a nie, to Amerykanie nie byli. Nie baliśmy się tak bardzo administracji, że nam ktoś za to zrobi, bo mieliśmy zezwolenie na górę, a że inną drogą, no to tam do wybaczenia. Umieściłem kilka takich wypowiedzi, które się pojawiły po tej wyprawie z takiej troszeczkę innej perspektywy w książce. Również dotarłem do pewnego źródła, które było umieszczone w Taterniku w 1981 roku. Bardzo szczegółowo opisane wejście ścianą zachodnią, bardzo szczegółowo opisana, tutaj trzeba podkreślić to bardzo dobrze, ogromny sukces przeprowadzenia akcji ratunkowej, tą samą ścianą zachodnią, gdzie to z informacji, które, z opinii, które uzyskałem, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie, było o wiele trudniejsze niż samo wejście, ta decyzja przed samym wierzchołkiem, dosłownie przed samym wierzchołkiem o pozostawieniu chorego Zbyszka Krzyżewskiego. No to jest taki, wiesz, muszę ci powiedzieć, że do dzisiaj tak nie wiem, czy to była dobra decyzja, no bo jednak zostawiliśmy faceta, nie? Ale ten szczyt był dosyć blisko. To Zbyszek nie był na tyle chory, że umierał, prawda? W związku z tym nie był w stanie iść do szczytu, to pewne. Więc myśmy, prawdę mówiąc, Zbyszka przymocowali dwoma śrubami czy hakami tam na tym stanowisku. Sądziliśmy, że godzina, półtorej jesteśmy na szczyt, wracamy i wracamy ze Zbyszkiem. No niestety tam trochę jeszcze było do tego szczytu. To się trochę przedłużyło do kilku godzin. No ale wiesz, wszystko co się dobrze kończy, to się ocenia dobrze, prawda? Bo okazało się, że Zbyszek był jeszcze w takiej formie, że mógł z nami zjeżdżać. Nie był na szczycie, to prawda. No, prawdą jest, że go zostawiliśmy. No, to już nie da się ukryć. No, zostawiliśmy Zbyszka. Ale mieliśmy takie wyczucie, przeczucie, że się tu nic nie stanie, że szybko wrócimy i zjedziemy razem. No i tak się potem stało. Zdobyty szczyt został z Kazią Śmieszko. Jak oceniasz taką współpracę z punktu widzenia alpinistycznego? Samo wejście do tej felernej, można powiedzieć, nocy bardzo warunkowo skomplikowanej, gdzie stopy wam zwisały dosłownie. No mnie na takiej półeczce. No takiej półeczce. Siedzieli na tej półce, bo nas już zastał zmrok, wiesz, plan był nasz taki, żeby dojść do szczytu, ale nie daliśmy rady, bo tam był dosyć trudny, skomplikowany teren, no i byliśmy pod szczytem. W związku z tym mieliśmy tam ten biwak na 7500 chyba gdzieś. No i to taki jeden z trudniejszych biwaków, bo to tak siedzisz na takiej półce, przykryty płachtą, zimno. Już nie wiem, jaka tam była pogoda, ale było zimno na pewno. I co przeważyło, że poszliście wyżej, a nie zeszliście? To wiesz, to jest tak, czasem szczyt przyciąga. Jak tak wyjrzysz i zobaczysz, że on jest tak blisko, to jednak jest coś takiego, szczyt ma magnes, przyciąga ludzi, którzy są bardzo blisko. To zresztą zauważyłem nie tylko w stosunku do siebie, ale do innych ludzi. Różnie to się kończyło, prawda? Widzę w Rotpik 2013. Jeśli już widzisz szczyt blisko, to bardzo trudno jest podjąć decyzję o powrocie. Ja przypomnę fotografię pana Krzysztofa, można zobaczyć w książce. Fotografię ze szczytu. Bardzo dziękuję za przesłanie tego zdjęcia. Pierwszy raz, jak je zobaczyłem z flagą polską. Zabrakło proporczyka Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego, ale flaga Polski była na czekanie. Może Jurek Pietkiewicz miał. Możliwe. Ogromny sukces. Zejście z powodzeniem przeprowadzona akcja ratunkowa, powrót szczęśliwy do bazy, grupa asekuracyjna wyszła po was do bazy wysuniętej, wspomagała was w zakończeniu tej akcji górskiej. Później lekki odpoczynek. Jakie były jakby podsumowanie po tym, zaraz po przejściu, jakie były, w cudzysłowie mówię mocno, straty oprócz oczywiście dotkniętych palców? Znaczy, ja ci powiem, że po naszym zejściu to my w ogóle nie przewidywaliśmy, że się cokolwiek może wydarzyć po drugiej stronie. Ja osobiście sądziłem, że poszli chłopcy i wrócą zaraz, prawda? Tylko potem tak mijał czas i cisza, prawda? Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, potem poszli koledzy na poszukiwania, powiedzmy, w górę, żeby zobaczyć, czy gdzieś można zobaczyć. No i to właśnie tak na końcu się, to właśnie wydarzyło na samym końcu, można powiedzieć. Właśnie to był niby koniec wyprawy, a tu zabrakło nagle dwóch ludzi, nie?
dwie akcje poszukiwawcze. Też usłyszałem od Ryszarda Woszczowskiego, który brał w niej udział. To było tak naprawdę przejście przez dżunglę. Widziałem tą dżunglę, przechodziłem przez nią. Dotarcie do Annapurny Base Camp wymaga czasu. Same przejście do ABC w 2-3 dni trzeba przeznaczyć. Tak naprawdę dojście do namiotu, który były nietknięte rzeczy. To zajęło parę dni. Pogoda się psuła, nadchodził monsun. Trzeba było wracać. No, to tak, taki smutny koniec tej wyprawy. Jeśli chodzi o więcej informacji, zachęcam do książki. Nie jest to książka tak przedstawiona w szczegółach, jak można się wydawać. Jest to książka, w której są zapiski uczestników tej wyprawy. Dla mnie osobiście jest to oczywiście książka sentymentalna, ale ja chciałbym powiedzieć, że po tych wszystkich akcjach, które się odbywały, wspaniałym jubileuszu, wyjeździe, umieszczeniu tabliczki pamiątkowej, która de facto jest miejscem, które będzie zadbane, spotkaliśmy portera, który był na filmie, który brał udział w waszej wyprawie, Nepalczyk, ma teraz 63 lata, mam z nim kontakt. Niesamowita historia, że udało się go spotkać w górach na 3700 metrów w okolicach Bandako. To jest miejscowość, której w ogóle już nie ma teraz. No to w ogóle jest taki rejon, muszę ci powiedzieć, tam bardzo mało wypraw dociera pod Annapurnę Południową, bo tam nie jest proste dojście, prawda? Pod tą górę, więc... Zobaczył tylko znaczek Annapurny i od razu do nas poszedł i dba o to miejsce, więc no, jest to nieopodal Hidden Lake, jest to popularna, będzie mam nadzieję popularna droga, więc każdy, kto będzie chciał zobaczyć kawałek historii jeleniogórskich himalaistów, można po prostu tam do tej skały podejść, do pomnika, zapalić świeczkę i popatrzeć w górę, jak wygląda pięknie Annapurna Południowa, ośnieżona. Ja bardzo... No, dobrze, że tą książkę napisałeś, bo przynajmniej są tam relacje również innych uczestników, bo często jest tak, że się pamięta jakąś sytuację z swojego punktu widzenia, tam są różne wypowiedzi kolegów, prawda? I no, mi się wydaje, że to jest taka książka o całości tej wyprawy, nie wycinkowa, tylko zawiera różne spostrzeżenia różnych uczestników. Ja muszę się przyznać, że dzisiaj ją tam trochę przejrzałem. To są rzeczy, o których ja już zapomniałem zupełnie. Nie wiedziałem, że to miało miejsce, takie sytuacje. Także jest to jakaś wartość edukacyjna. Mam nadzieję, że się spodoba nowa pozycja w literaturze górskiej. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek. Wątek logistyczny, ponieważ zrobiłem taki mały research. Pierwsza wyprawa Jelczem do Afganistanu, 71 rok. W przyszłym roku będziemy mieli 50 lat równe po tej wyprawie. Samych wypraw tą ciężarówką naliczyłem 16. Możemy je zobaczyć na ekranie, te wyprawy, ponieważ przedstawiają chronologicznie, jak wyglądała logistyka złotej ery polskiego himalaizmu. Panie Krzysztofie, jak to było pod kątem tej ciężarówki? Jeśli byśmy nie mieli transportu drogą lądową, czy w ogóle zdobywalibyśmy te szczyty? No ja myślę, że to było jedyne rozwiązanie, bo nikogo nie byłoby stać na to, żeby drogą lotniczą tak dużo sprzętu, żywności wysyłać. Oczywiście w następnych latach to się trochę ułatwiło, dlatego że już nie woziło się żywności prawie w ogóle, tylko niektóre rzeczy, prawda? Sprzęt można było również załatwić taniej, lżejszy, część można było kupić na miejscu, ale w tamtych czasach to w zasadzie wszystko trzeba było zabrać z kraju, w związku z czym to było kilka ton. No, ale kilka ton to dosyć jest trudno tak samolotem, prawda, załatwić. No więc jedyną możliwością to była droga lądowa. Mało tego, wydaje mi się, że ta droga lądowa też była elementem pewnej przygody. Ja myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś na to popatrzył, powie, szkoda czasu, gdzie miesiąc, prawda, cześć, ale można to spojrzeć od innej drogi, że ta jazda tą ciężarówką na tym Burubahajce, prawda, z tym wszystkim przez ileś krajów, to była przygoda po prostu. I wydaje mi się, że ci, którzy jechali tam, ja raz mi się zdarzało jechać taką ciężarówką, to jest niesamowita przygoda, że nie wiadomo, gdzie się zatrzymamy, gdzie będziemy spać, co będziemy robić. To ja uważam, że to jest taki był ważny element całej wyprawy. Jest okazja, żeby pan przejechał się taką ciężarówką. Raz, że widział już pan w lądku i siedział w środku z kabiny kierowcy, można na naszym fanpage'u śladami uczestniku zobaczyć tak jak zdjęcie. Czasach, oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałbym podarować książkę i zaprosić do filmu, który przedstawia miejsce, gdzie taką ciężarówką staramy się wyjechać już niestety w przyszłym roku, ponieważ z wiadomych względów nie uda się przejechać chociażby przez Iran w tym roku. Zobaczmy film. Dobrze, że okej, dawajcie.
Aparat? Taka akcja. Andrzeju Myjo. I came to Kathmandu before 17, 18 years ago, and then after I decided, I saw many people's child, old people, and girls and boys, they are, and 600 rupees, in a 600 rupees, I find one room in the Lajimpat area, and then I start to help the people, this kind of the people. And it's okay, I'm happy, whatever I'm doing. I'm not married, but I'm a unmarried mother. These all the people's, old people's, young people, girls, boys, child, they all call me mother. And I am trying to give them basic, I myself, sorry. And I think she's also expecting some support from you guys in coming future. Sure, there's a lot of people are coming from Poland every year, so that will be, so that this will be the place greater. As a dot in the map already. Yes, yes. And also, and, we just it's my individual efforts. There is no English. I am the admin. I am the first one who is leading this. Okay. Can you aid me? Yes. Mm-hmm. Oh, thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you for the work. Thank you. I request many people send to find out these bricks. Yeah. And we make things this now. See? This is the wall. We make it. And I request many people to give some stone, give some sand, give some... Mm-hmm. Cement and all, and now we don't have any more. And bardzo dziękuję Krzysztofowi Wileckiemu, który gościł w naszym studio. W miejscu, które zostało przed chwilą zaprezentowane, byliśmy w 2019 roku podczas wyjazdu jubileuszowego, wyprawy pod Annapurnę Południową. Poznaliśmy miejsce, do którego chcielibyśmy wrócić, dokładnie tym Jelczym, o którym Krzysztof wspominał. Chcemy zawieźć podarunki, będzie to transport humanitarny. Zachęcam wszystkich do przyłączenia się do tej akcji. Fundacja Pietrowicz śladami uczestników w celach ma oprócz dbania o pamięć uczestników wypraw w Góry Wysokie w ubiegłym wieku, również wsparcie edukacji dzieci w Nepalu. Bardzo zachęcam do odwiedzenia naszego profilu śladami uczestników na Facebooku i strony internetowej śladamiuczestników.pl. Na stronie internetowej jest między innymi ogłoszona premiera książki już do nabycia, o której rozmawialiśmy z Krzysztofem. Zapiski uczestników tej wyprawy. Gorąco zachęcam do wejścia na tą stronę i zapraszam również w nasze regiony. Szklarska Poręba również jest pięknym miejscem, do którego należy wracać. Uważam, że karkonosze, które oferuje, są przepiękne. Zobaczmy krótki spot z tej miejscowości. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać i udać się do lasu. 12 godzin spać, bo życia nie prześcigniesz. Cześć, z tej strony Ania Usowicz. Zapraszam Was wszystkich do Szklarskiej Poręby. Chciałem zachęcić również do obejrzenia filmu Niespodzianki. Jest to film, który pokazuje spinaczkę na czas. Pan Tomasz Sordyl, który dzisiaj nie mógł z nami być,
Jest to osoba, która w tej dyscyplinie osiąga dobre wyniki. Mieliśmy złotą erę polskiego himalaizmu. Teraz mamy spinaczkę na czas. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia i do wypowiedzenia się również na ten temat. Spinaczka sportowa to bardzo ogólnorozwojowa dyscyplina, która pomaga rozwijać się zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Pozwala oddzielić się od problemów życia codziennego, ponieważ na górze skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby nie spaść i koncentrujemy się na tu i teraz. Poza tym podczas wspinania pracuje całe ciało. Mamy trzy rodzaje wspinaczki sportowej. Jest to wspinaczka na czas, bouldering i prowadzenie. One różnią się przede wszystkim czasem wysiłku. We wspinaczce na czas trwa on około 5 do 8 sekund. Wspinaczka na trudność, czyli prowadzenie, trwa do 5 minut oraz bouldering, gdzie pojedynczy wysiłek trwa średnio do około 30 sekund. We wspinaczce na trudność mamy do pokonania długą drogę, która, jak sama nazwa wskazuje, jest trudna i wygrywa zawodnik, któremu uda się dojść na ścianie najdalej. W boulderingu natomiast wygrywa osoba, która we wszystkich próbach, w jak najmniejszej liczbie prób, ukończy jak najwięcej boulderów, czyli krótkich dróg nad materacem. Na początku wspinaczka była czymś niedostępnym. Żeby zacząć się wspinać, trzeba było mieć najlepiej znajomych, którzy już to uprawiali i na tym się znali. Z czasem zaczęła się coraz bardziej upowszechniać. Już pojawiał się sprzęt na rynku polskim, nie trzeba go było ściągać z zagranicy i w przeciągu ostatnich 10 lat właściwie przeniosło się z własnoręcznie robionych ścianek wspinaczkowych, które były przez zawodników skręcane z płyt i chwytów, jakie udało im się zrobić lub kupić, przeniosła się na duże ściany i centra wspinaczkowe. Obecnie sport staje się dużo bardziej popularną dyscypliną. Widać to po ruchu, jaki pojawia się na ściankach wspinaczkowych oraz po samym fakcie, że tych ścianek otwiera się znacznie więcej. Historia wspinaczki sportowej na zawodach sięga końcówki lat 80. Wtedy też powstała Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej i zaczęto podejmować działania w kierunku tego, by wspinaczka sportowa stała się profesjonalną dyscypliną sportu. Od tamtego czasu udało się doprowadzić do wprowadzenia wspinaczki w poczet sportów olimpijskich. Miało to nastąpić w 2020 roku, jednak sytuacja z koronawirusem przesunie nieco ten debiut na rok 2021. W Polsce coraz więcej osób zaczyna uprawiać wspinaczkę. Sport przestaje już być wyłącznie sportem niszowym, ale zaczyna już wchodzić też do mas. Wiąże się to również z tym, że coraz więcej osób zaczyna to uprawiać zawodowo. Mamy bardzo dobrych zawodników, zwłaszcza we wspinaczce sportowej na czas. Aleksandra Rudzińska, Marcin Dzieński, Ania Brożek to obecnie najlepsi nasi zawodnicy, którzy zajmują pierwsze miejsca i miejsca na podium Pucharu i Mistrzostw Świata. Mamy Olę Mirosław, która już dwukrotnie została mistrzynią świata i została zakwalifikowana na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Ola, żeby wygrać Mistrzostwa Świata, musiała pokonać 15-metrową ścianę w 7 sekund i 12 setnych. To już była eksplozja w ogóle wszystkiego. I radości, i płaczu, i no po prostu dosłownie wszystkie. Tak naprawdę w tym momencie, kiedy marzenie, które w pewnym sensie było bardzo trudne do osiągnięcia, tak naprawdę dla mnie to był taki szczyt wszystkich moich marzeń, to był taki plan maksimum na te zawody. Nagle się dowiaduję, że to spełniłam, że dostałam kwalifikację olimpijską z pierwszych z możliwych zawodów, że ja już tam jestem, że mam rok na przygotowania, no bo to jest takie spełnienie szczytu marzeń sportowych. Tak mi się wydaje. Potem już jest tylko medal. Szanowni Państwo, jest z nami pani wicedyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, pani Aleksandra Czechowicz-Woźniak. Witamy serdecznie w celu ogłoszenia wyników konkursu Małych Form i zapowiedź filmu. Dzień dobry, mam przyjemność oficjalnie potwierdzić wyniki naszego konkursu filmowego Małych Form Filmowych. Nie jest to niespodzianka, ponieważ od wczoraj te nazwiska są na naszej stronie internetowej, ale wypada oficjalnie dzisiaj również je potwierdzić. Zgłoszono do nas kilkanaście filmów. Pierwsze trzy nagrody to są takie statuetki, oczywiście z numerowanymi miejscami. Mamy też nagrodę dla osoby, która zwyciężyła dodatkową, to jest rower firmy Tabu.
Dla wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w tym konkursie, mamy dyplomy, mamy gadżety muzealne. Bardzo dziękuję za zgłoszenia w tym roku i mam nadzieję, że tak jak nam się tradycje przeglądu filmów rozwinęły, tak samo rozwinie nam się również i ten konkurs. Także jeżeli można, przejdziemy do ogłoszenia oficjalnych wyników. Trzecie miejsce zajął pan Grzegorz Potrykus z filmem Momenty bardziej i mniej specjalne. Serdeczne gratulacje. Drugie miejsce pan Jakub Półtorak, Przekrocz granicę reporterskim okiem. Również gratuluję. I pierwsze miejsce pan Igor Frank, Góry Korsyki, Ostatni poranek. Największa ilość głosów, rower i ta nagroda jest dla pana. Bardzo serdecznie gratulujemy. I zachęcamy, zapraszamy do obejrzenia filmu. Szanowni Państwo, chciałbym również zainteresować pewną inicjatywą. Już 13 maja, za parę dni, będziemy mieli 27. rocznicę śmierci Wandy Rutkiewicz. Jest inicjatywa, aby powstał czorten. Czorten, który byłby postawiony w Himalajach. Jest to projekt Polskich Himalajów 2018. Serdecznie zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego ten projekt. Kiedy nad nami jest już tylko niebo, wszystko widać ostrzej, wszystko jest albo czarne, albo białe, zimne, albo gorące, albo się przeżyje, albo się umiera. Tak mówiła Wanda Rutkiewicz podczas spotkania z Polakami na Żmudzi, gdzie się urodziła. Dokładne okoliczności śmierci Wandy Rutkiewicz do dziś pokrywa mgła tajemnicy. Oddajmy zatem hołd wybitnej himalaistce 13 maja biegowym treningiem przy Centrum Olimpijskim. Treningiem, ponieważ nie można jeszcze z powodu pandemii organizować zawodów. Dlaczego biegiem? Ano chociażby z tego powodu, że przed wylotem do Nepalu Wanda Rutkiewicz wzięła udział w imprezie biegowej na warszawskim Ursynowie. Dlaczego przy Centrum Olimpijskim? Bo tu m.in. znajduje się Muzeum Sportu i Turystyki, a ponadto Centrum Olimpijskie nosi imię świętego Jana Pawła II, z którym Rutkiewicz spotkała się w czerwcu 1979 roku w Krakowie. Wówczas papież podniósł ją z kolan za łokcie i powiedział: Pani Wando, ludzie gór witają się stojąc. Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Odnosiło się do daty 16 października 1978 roku, kiedy to Rutkiewicz stanęła na szczycie Everestu, a Karol Wojtyła został papieżem. Wielki miłośnik sportu i gór urodził się dokładnie 100 lat temu, 18 maja, i tego dnia również treningiem przy Centrum Olimpijskim albo w dowolnym miejscu w Polsce możemy uczcić tę rocznicę. We'll be right back.
dla nas bardzo ważni. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza na film. Nadaję bezpośrednio z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Czas na podziękowania. Chcieliśmy bardzo podziękować za razem spędzony czas. Mieliśmy bardzo dużo ludzi, którzy nas oglądali. Mamy nadzieję, że panele dyskusyjne, które i goście, którzy nas odwiedzili, że ta treść była merytorycznie oraz przede wszystkim wartościowo tutaj dla muzeum, dla nas wszystkich ciekawa. Panie Macieju, ja bardzo dziękuję, że podjął Pan to wielkie wyzwanie, bo rzeczywiście musieliśmy w krótkim czasie kompletnie zmienić plany. Pierwotnie miał to być przegląd trzydniowy, klasycznie zorganizowany, ale sytuacja zmusiła nas. No ale tak miało być i chylę czoło przed wszystkimi, którzy podjęli to wyzwanie, którzy byli z nami. Zarówno pan Leszek Cichy, pan Krzysztof Wielicki, pan Aleksander Lwow i pan Piotr Snopczyński, no i oczywiście prowadzący całe spotkanie pan Maciej Pietrowicz. Wszyscy naprawdę przekazali fantastyczną wiedzę. To była, myślę, że taka 2-3-godzinna prawie opowieść o wyjątkowej historii polskiego himalaizmu, o tym, jak ta złota era, jak te złote zgłoski były zapisywane przez między innymi uczestników naszych spotkań. Historię, którą będzie pisał pan Maciej, myślę, że za rok również będziemy o tym mogli podczas przyszłorocznego przeglądu powiedzieć. Natomiast no, zaczęła się nowa historia. Jesteśmy również za pośrednictwem YouTube'a, Facebooka, Instagrama, wirtualnie obecni w państwa domach. Mam nadzieję, że to spodobało się państwu, że ta forma będzie już formą, która zagości na stałe. I wydarzenia, które będą organizowane w naszym muzeum, w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, będą każdorazowo transmitowane, będą trafiały do państwa domów. Już dziś sytuacja, jeszcze raz powtórzę, zmusiła nas do tego, ale to chyba wyciągnijmy z tego ten dobry wniosek, że dzięki temu docieramy do innych osób, tych, które do nas, do Warszawy być może by nie dojechały, a dzięki przekazowi, dzięki internetowi możemy być w całej Polsce, w państwa domach, mówiąc, pokazując, prezentując piękną historię. Kontynuując już to spotkanie i korzystając z okazji, że widzą nas państwo, słyszą, zapraszam już dziś na przyszłotygodniowe spotkanie. Nocy Muzeów, ogólnopolskiej Nocy Muzeów, czyli takiego święta muzealników nie będzie, natomiast my podjęliśmy to wyzwanie i organizujemy Muzealną Noc Mistrzów Sportu. Będą z nami Robert Korzeniowski, Luiza Złotkowska, Czesław Lang i Bartłomiej Marszałek. Także to będzie wyjątkowe spotkanie, które również na żywo z tego miejsca i z innych, bo nasi goście będą po prostu państwa przewodnikami po naszej ekspozycji, po tym wyjątkowym miejscu, bo miejsce jest wyjątkowe. Myślę, że dla himalaistów przede wszystkim dziś to jest wasze święto i ta ekspozycja, która jest na
u nas na stałej ekspozycji, jest czymś chyba wyjątkowym. Wzbogacana będzie, mam nadzieję, o kolejne polskie sukcesy w tych najwyższych górach. Będziemy mogli wzbogacać naszą ekspozycję. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim prelegentom. No i do zobaczenia. Nie powiem za rok, bo chciałbym, żebyśmy się widzieli jak najczęściej. Za dwa tygodnie, niespełna dwa tygodnie, 18 maja chcielibyśmy wrócić do Państwa, czyli muzeum będzie ponownie otwarte. Także zapraszam za pośrednictwem internetu do takiego już żywego odwiedzenia naszego muzeum. Dziękuję ślicznie. To była dla mnie przyjemność, zaszczyt. Również cieszę się, że mogę zostawić komplet książek dla muzeum. Pan Maciej Piotrowicz, Fundacja Piotrowicz, Piotrowicz. Uczestników. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.